Cześć, witajcie w nowym vlogmasie. A zobaczcie, poduchy już ubrane, skrzat przygotowany i zobaczcie, co my tu mamy. Cześć Michasia, tak. Pakujemy się znowu. Proszę, kilka rzeczy do zabrania i to... Ruliczki dzisiaj jadą z nami do nowego mieszkania. Także bierzemy tak, dry bedy, bierzemy nowe klatki, są kupione nowe klatki i te klatki też z nami tam pojadą, tam je zmontujemy i tam będą króliczki mieszkały. I jak będzie to wyglądało, to Wam pokażę już na miejscu w nowym mieszkaniu, ponieważ no to jest cała, że tak powiem, konstrukcja do utworzenia. Oczywiście Marek się tym zajmie, bo koncepcja jest taka, żeby króliki były połączone. Tylko każdy będzie miał swoją klatkę, dwa osobne wejścia, ale te klatki będą złączone, także one będą mogły sobie między sobą chodzić na zasadzie, że nie będzie tej dzielącej je ścianki. Zobaczymy, jak się to uda. Zobaczymy, czy króliki, jak w ogóle zareagują na to nowe mieszkanie i nowy swój domek. Tu już transportery są przygotowane, także każdy do swojego. A jeszcze Wam coś pokażę. Zapraszam Was na deser. Proszę. Nie chcę się wyostrzyć? Jest. Proszę, jaki pyszny deser. Z cynamonem, z goździkami. Taka śmietanka i na górze pewnie, powiedzmy sobie, jakiś mus owocowy. Ale uwaga, uwaga. To takie ogólnie świąteczne miało być, w ogóle to miało być pomarańczowe. Ale to nie jest deser. Tak. Bo co to jest? Uwaga, to jest świeczka. Tu jest pewien szczegół. Tylko w ogóle jest taka historia, że część knotu jest w środku zatopiona, a tutaj jest taka po prostu góry. Tak, w górze, no bo za krótki knot był, tak? Tak, bo one są jakieś dotąd by były. Ale powiem Ci, że można się dać nabrać. Oczywiście, jeżeli ktoś nie zauważy tego knociku, to by pomyślał, że to faktycznie jest deser. No, ładnie Ci ta świeczka wyszła, a ona jeszcze mi akurat się podoba. Pachnie. No myślę, że Michał się jeszcze ma trochę w planach, co? Świeczuszek? No, jeszcze nam zostało trochę wosku, tak. Wosku i pewnie będzie jakaś nowa dostawa. Coś już tak podejrzewam. Dobra, idziemy się pakować. Michasia, bierzesz tak, nowy aparat na pewno, tak, bo już mam. Zmiana. Masz? Tak. I co do czytania? Lektura, ale na szczęście mam ją przełożoną z 6 grudnia na 15. No, a dużo Ci jeszcze zostało. Co czytasz? O, idzie tata. Jakieś 100 stron około. Znaczy powiedz, 99. A powiedz widzom, co czytasz? Chłopcy z placu broni. Dobra, idziemy tacie otworzyć. Tak. Dobra, to idź otwórz tacie, a ja jeszcze tu Wam pokażę. Popatrzcie, kolejna wersja świeczki w wykonaniu Michasi. Taka, powiedzmy sobie, taki mech leśny. I tutaj jest różowa, fajne słoiczki. Nie wiem w sumie, gdzie je kupuję, chyba Action? Nie wiem. Ale co? Gdzie kupujesz te słoiczki? W Ikei. A w Ikei. O, Marek przyszedł. Tak, jedziemy, pakujemy się i w drogę. Leżę, tak, króliki bierzemy. A zobaczcie jeszcze, co jest już przygotowane na stole. Zbliżają się Mikołajki, także drobne upominki od Mikołaja, zawędrują do pewnych osób. Tu mamy dwa takie same, powiedzmy. No i jeden taki dla kogoś młodszego. A to niespodzianka. Także prezenty są gotowe. Ja Wam powiem, lubię dostawać prezenty. Bardzo lubię też je przygotowywać. Także podwójna radość. Tym razem dla kogoś. Może się ucieszą. Czy Wy to widzicie? Tu są torby, tu są torby, tu torby, tu krzesło i klatki, no i ta rama na obraz Michasi. Co do krzesła, do Marzenka, myślę, Wam pokażę, co tu się podziało. Jak przyjedzie, bo teraz wjechała, słuchajcie, po gości honorowych, dzisiaj wielkie przyjęcie, króliki. Króliki za chwilę będą miały składaną klatkę i słuchajcie, miejscowe będą miały w tym miejscu. Michasi, gdzie kwiatek teraz stoi, nie wiem, czy to się widać. O, światło muszę na aplikację załączyć, widzicie, tak, tak to jest. Tu stanie klatka króliczków. No i wiecie, jestem bardzo ciekawy, jaka będzie ich reakcja. Trzeba jeszcze poprzymykać niektóre miejsca, bo na przykład tu Rupert nie wejdzie, ale wiecie, George, chociaż Rupert też robi ciekawski ostatnimi czasy. Jak George gdzieś biegnie, to Rupert od razu zostanie, także tu trzeba będzie dać chyba, nie wiem, może karton z tej choinki. Natomiast tu, no, nie, tu nie ma gdzie za bardzo wparzyć. Tu nie ma takich miejsc, natomiast co by było gorzej, ja bym wszedł do garderoby, bo by wszedł mi do tego, za pralkę. I tam by, wiecie, mógł pociągać jakieś kabelki z tego, z pralki, albo węże z wodą, co najgorsze. No, także dzisiaj tyle.
Za chwilę przyjadą, myślę. Znaczy za chwilę. Za godzinę co najmniej. Jest godzina piąta. A ja, słuchajcie, będę tu ogarniał, rozpakowywał to wszystko, układał. No i widzimy się za chwilę. Goście przyszli, popatrzcie. Zobaczcie. Jak będzie? Nowa miejscóweczka. Marek, przygotowałeś klateczki? Tak, ale powiem wam, a róbcie, ojej, jaki dywan. Ale George bardziej taki jest ciekawski, on tak... No ja właśnie mówiłem, widzę. A Rupert? Róbcio, gdzieś ty przyszedł, ojejciu. Dobra, pokaż te klatki. Ale słuchajcie, ja wam powiem, że jest afera z klatkami, bo kupiłem klatki dla królików, ale powiem wam, nie wiem, albo sprzedawca nie ma wyobraźni, albo nie widział w życiu królika. Popatrzcie, nie, znaczy one miały być krótkie, ale one nie miały być takie wąskie. Tu już nie wejdzie w ogóle paśnik, trzeba było wziąć i nasypać tak. No plus jest taki, to chyba że króliki tu mają w ogóle przejście. A nie są świnek morskich. Ja myślę, że my otworzymy Rupcia i on sobie zrobi co będzie chciał, nie? Rupcio. Nie, ja myślę, że go damy do klasy, bo on jest jednak, jak wiecie. No, Rupcio. No, ale słuchajcie, on nie ma kocy, bo koc się suszy akurat teraz. Taki można dać. No to damy mu inne coś. Cicho, idzie, idzie. No wiesz, no. O. To jest za daleko dla... Ojej, jakie małe te klatki, Bosiu! O nie, to jest takie świnki morskie chyba. No, o, a parę gruper. No, już mam miejscówkę. Dobra, no to George'a też musimy jednak dać wypuścić. Przecież nie może być gorszy, prawda? Chodź, chodź no, do klateczki. Ale jest niepewność, ale patrzcie George'a. Ten to już zaczyna, o... Ale hej, tu jest twój domek. Nie, tutaj. Gdzie ty idziesz? Chodź, George'uś, tu. Nie, nie, patrz, patrz, gdzie on idzie. Patrz. No to jest cały George, słuchajcie. Nie, no naprawdę. Porównajcie sobie te dwa króliki. Rozczarowany, a George. No Rupert, o, Rupert już grzebanko. No jest mała miejscóweczka. Ja bym cię nie... Patrz, to łóżko możesz sobie skoczyć. O. Ale sobie przejdzie do swojego kolegi. Ale patrz, co ja przygotowałem. No bo nie wiadomo, jak będzie w nocy, nie? No tak. Panowie mogą mieć fazę, więc tutaj wtedy pójdzie między nimi taka przydziałeczka. Pyk, o! I panowie będą odizolowani, ale ciasne im to jest, widać. Nie, Rupert to nie wie, od czego zacząć. George, ale George jest zupełnie inny charakter, nie? No bo on jest bardziej taki odważny. No i co teraz? Dobra, dajmy im chwilę. Tylko George, proszę cię, nie kabelki i inne rzeczy. Znaczy kabelek jest tylko tam, za królikiem. No i to jest bardzo ważny kabelek. No Rupert, cienko, nie? To jest słuchajcie tak jak te kabelki, co czytałem. Dwa i... nie, pięć minut. Ale tutaj się mogą dobrać takie świnki morskie. No, sprzedawca na przykład dla królika, nie wiem, co? Czy on widział kiedykolwiek królika na oczy, ale dobra. Ale nie no, Marek, jak ty kupujesz, to sorry, wymiary były podane, prawda? No, no to miała być 80, jest 80, ale nie wiedziałem, że takie wąskie to będzie. No, ale to jest długość i szerokość podana. Nie, chyba. Była tylko podana długość. No to ja wtedy nie kupuję. No, ja kupiłem. Dobra, masz Rupcio. O, widzę pani na bogato. Proszę, możesz wyskoczyć, chodź. No, chodź. No masz tutaj, chodź, no pewnie. No tak, ja wyskoczę. Potem mi się nie będziesz się znowu kupił. Według mnie, gdyby najlepsze było oczywiście rozwiązanie właśnie taka jakaś wykładzina, ale to nie jest dobrze. Ale nie, na tym się nie będą ślizgać, bo to jest takie tempe, fajne. I on ma taką fazę, nie? To by było najgorsze. Ale Rupert, co by nie było, on ma tak już w psychice zakodowane, że musi mieć jakąś... Patrz, George'a. George już proszę, on już zwiedzanko. Ja czekam, kiedy on wyjdzie z tego pokoju. A mnie ciekawi, czy kiedyś może na to łóżko skoczy. Skoczy, skoczy, spoko. Ma teraz... Także zobaczcie. Ma cały weekend na to. Pierwszy raz króliki w naszym nowym mieszkaniu i zobaczymy jak w swoim nowym mieszkaniu. No w swoim naszym, nowym pokoju. A tu Marzena jutro będzie z Michasią chyba piekła pierniki. No i wiadomo, nie ma maty na wyrabianie ciasta. Oj, ale tak, musiałam kupić sobie nowy wałek. A to już wyciągnę z tego, nie? Fajny, ale ciężki, powiem wam. Z kamienia, żeby ci nie spadł. Z bo kamienia. I to masakra. Bo my tam mamy na starym mieszkaniu taki wałek z drewna. No. Ale też taki porządny i ciężki. Ale już nie taki po twojej jak ten. Babci chyba, ale nie? Nie taki jak ten ciężki. No ten jest bardzo ciężki, także trzeba uważać. A kupiłam go specjalnie dla
dlatego że właśnie będziemy robić pierniczki i tak jakieś akcesoria do kuchni, wiecie, żeby wyciągnąć sobie gorącą tą blachę. Właśnie, trzeba wygrzać ten piekarnik dzisiaj jeszcze. Tak, bo jeszcze nie był używany, a będziemy robiły pierniczki. Pierniczki, ale to wam opowiem jutro. Taką matę sobie kupiłam. Nigdy nie miałam takiej maty do wałkowania ciasta. No i wam powiem, mówię tak, bo tutaj wałkowanie ciasta na takim kamieniu to jest no dosyć... Znaczy on jeszcze nie jest, słuchajcie, zaimpregnowany. Ja się obawiam, że tłuszcz albo coś wsiąknie w niego. No i taka mata, popatrz Marek, spróbujmy. Nie no, spoczko. Idealnie pasuje. A nie ślizga się? Nic się nie ślizga. O, ale ten wałek to naprawdę daje. Jak będziesz niegrzeczny, to wypróbuję na tobie. No i jedziemy sobie. No fajnie. Oczywiście muszę to wymyć wszystko sobie. I będzie tu po raz pierwszy używane właśnie do wypieku pierniczków na święta. No właśnie, teraz widzę, że to można w zmywarce myć, ale nie można używać na tym noża. No raczej, no to jest dla mnie logiczne. Co tu jeszcze mamy? Ja wam szybciutko pokażę. Ściereczki, szmatki, no i to co do patelni szczególnie, bo to... No bo się niszczy teflon potem. Na garnki też można między garnkami, ale my tego używamy na patelnię, no bo tak właśnie to mamy. No i taka miska, ja wam powiem, że mnie się średnio takie miski podobają, ale Markowi wpadła w oko, bo mówi, że ładnie, ładnie się będzie, to będzie wyglądała na ten, na gotujemy. Prezentowała. Także, no tu w ogóle, zobaczcie znowu, naklejka, nie? Zmora, która się teraz, no... Ale słuchaj, to będzie ładnie wyglądała, wydaje mi się. Może i ładnie, ale ja ci powiem, ja nie wiem, no mnie się tak średnio podobają takie rzeczy, bo mnie się to tak nie za bardzo kojarzy, ale dobra, ale jeszcze... Pokażę wam, co do nas przyszło, ale w całości nawet nie. Dostajcie z Chin. Z AliExpress, patrzcie. No ładny wazon, mi się podoba. Wazon jeden. Mnie się też bardzo podoba, boję się na tym. No już tutaj. Nie, no bardzo. Nic się nie stanie, w domu też stawiasz i się nie ma. No ale w domu to już wiesz. W domu to na wypłucie wszystko się robi praktycznie. I drugi z taką mortką. Też no fajny, bardzo ładny, no podoba mi się. No chyba 40 zł, jak się nie mylę. No i to akurat, żeśmy skorzystali z tego, wiecie, coś tam... 11. Aha, bo to był 11 tam listopada, wszystko na Ali i tak dalej w promocji. Także takie zakupy, biorę się teraz za... A, Mareczek już sobie tu podjadał. Zjadłeś mi pączka. Nie, to takie... I najlepszy lukier. Zrobię kolację, no i zobaczymy. Okienka będziemy otwierać, ale to już w następnym, że tak powiem, w następnym wejściu. Odsłonie. Trochę muszę tu ogarnąć. A tu już pojemniki na pierniczki. Tak, pojemniki umyte? Na pierniczki gotowe. Ten pojemnik mam zawsze już od kilku lat, mam na od makaron. Makaron. Myśmy go kupili chyba w IKEA na jakiś wyprzedażach. Chyba też, tak, IKEA. Na jakiś wyprzedażach wtedy no, były. No i tutaj jak sobie zrobię makaron, oczywiście jak go już wysuszę i on jest taki już suchy na piec. Biur. To od wtedy go przetrzymuję właśnie w takim pojemniku. Dobra, a ja tu już wam pokażę te podkładki pod krzesła. Ale pokazywałeś już ostatnio, tylko i tu są pojemniki na kartofle i cebulę. Tak, to trzeba złożyć. Fajne są te, ale tego nie widziałam, to sobie Michasia kupiła. To są też jakieś takie kosze? Aha, coś takiego, takie filcowe. No, no to za chwilę zapełni, znając życie. No to się bardzo szybko zapełni. Dobra, no to ogarniamy. I jedziemy dalej z tym koszem. A ja zobaczę co u królików, słuchać. Popatrzcie. Panowie. Ja słuchajcie, wyciągłem jedną kuwetę, bo mieli bardzo ciasno. Jedna im wystarczy, skoro awantury nie ma, myślę, że będzie dobrze. Nawet jedzenie by wystarczyło tylko po jednej stronie, bo na razie nie jedzą. No ale wiecie, tak na wszelki wypadek. Panowie, jak tam? Dobrze? No i do mojej wieczornej rutyny teraz przejdziemy. Jakaś maseczka będzie, bąbelkowa, czy taka w płachcie. Ostatnio jakoś nie lubię bąbelkowych, chyba wybierzemy tą. Marek? Ogarniam. Ogarniaj, ale wiesz co jeszcze cię czeka? W ogóle, która jest godzina? Zaraz to sprawdzimy. 23 za niedługo. Tak. No czekaj, bo to się... 23 już! No już, Słuchajcie, ale ja wam powiem, że tu jest taki ogólny bałagan, nie? Wszędzie wszystko, ja się nie umiem ogarnąć z tym. To piekarnik się już wygrzewa drugi raz. Pani w ogóle, gdyby tam była w środku folia. Tak. No, ale
Dobra, już go wyłożę. No ale dobrze, że ale, to robimy, no trzeba, bo... to, nawet producent pisze, mogę? Tak. Producent pisze, że nawet trzeba to robić przez pół godziny co najmniej. Także teraz będziemy otwierać kalendarz. Tak. No dzisiaj twoja kolejna. Ale czy widzicie zmiany? Jaką? Tak. Już nie ma krzesełek drewnianych, są, stołki tapicerowane. Tak, tapicerowane. Ale tu jest ogólnie ciemno. Nie wiem jak dla was, dla mnie w tym miejscu jest tak ciemno. No. Ja się twierdzi, że ta lampa, która tu była pierwotnie, by dała bardzo dużo światła. Z tego też jest bardzo mało światła. Tak, no, to tak. No, pewnie by dała więcej, ale... Dobra, dzisiaj trójeczka. No to bierzesz trójeczkę, a ja biorę kamereczkę. Słuchajcie, Marzena bardzo, ona jest godzina 23 i wiecie, ona żeby szybko otwierać, bo... No bo jeszcze dzisiaj masz ten swój dzień. Jutro jest barburka, to ja jutro otwieram. O! Ale leciutkie powiem wam. No wszystkie masz leciutkie, Maryczku, żebyś się za bardzo nie napracował, nie misia. Dobra, dobra. Uwaga, uwaga. Zajrzymy z widzami. Uwaga, patrzcie. Tylko jest na bogato. O, ale powiem wam, to już jest coś ciężkiego. Nie. Teraz pierwszy, ja, uwaga. O, no i proszę, portfelik. A w środku? A w środku na pewno będzie grosz, na szczęście. Nie, tam masz na bogato. Na bogato? Mm. Ale nie miał być kasy żadnej. No ale trzeba, jak się komuś portfel daje, to się ale daje. Ale patrzcie, jak sprytnie zrobili. Co? Ty, na razie folika jest, ale wiecie co, ściema jak nic. No. O nie. I co? Wielkie pieniądze, słuchajcie, dostałem no, wielkie pieniądze. Ale to większe niż grosik, prawda? Ale bardzo ładny portfel, tylko wiecie co, ja będę musiał niestety przeorganizować, bo mój portfel jest zawsze tak wypchany. No tam i są, ten już tak jest rozwalony. Wiecie, czym jest największy problem? Z kartami, ale nie kredytowymi, nie bankomatowymi, tylko karty te wszystkie lojalnościowe. Dostępne. To jest takie dziadostwo, człowiek to zbiera. Noś ze sobą ze sklepów tych, które chodzisz najczęściej. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Oczywiście tradycja nakazuje u mnie jedno, nie wiem jaką wy macie, ale ja starego portfela nigdy nie wyrzucam. O nie. Stary portfel idzie do archiwum. To jest racja. Prawdopodobnie zagości w tym, ale powiem wam, że bardzo ładnie zrobione opakowanie. Jednak co Tomi, to Tomi. Chociaż wiecie co, mnie się ogólnie marka Tomi kojarzy do starszych facetów. Do młodych nie należy. Ale nie kojarzycie tak? Nie. I jakoś takich młodych, wiesz, powiedzmy naście, średnio widzę to no w Tomi. No tak, ale... Tomi raczej ma takie poważne, chociaż niektóre bluzy, ale o, Tomi jeans ma takie młodzieżowe, no. No to jest na pewno a tak to wiecie, 40 plus, no, ale nie, bardzo ładnie. A jutro czwórka. Dlatego Marzena tak chciała. Słuchajcie, no to czwórka nie. Może być po północy w piżamce, kto wie? Właśnie, a może się jutro to zrobimy. Właśnie. Czyli co, czyli to demontujemy, tak? Tak. Czyli o północy otwieramy czwórkę. Tak, Michasia, będziesz pilnować. A ty już łóżko gotowe? Jeszcze nie, a ja w ogóle otworzyłam do 5 okienka już moje kalendarze. Słuchajcie, no. Ale jeszcze odnośnie kalendarza. Jedna rzecz, którą zamówiłem do kalendarza, dzisiaj dostałem maila, że 10 dni roboczych, czyli 2 tygodnie. A który to numerek? Bo na całe szczęście po 20, więc spoko. To nie spoczko! Który? Ona wszystko wie. Dobra, bardzo dziękuję. Ale nie wolno zdradzać sekretu. A ona nie wie co. Słuchajcie, Michaśka w tym razem nie cicho, wie co. Cicho, chyba no. Posłuchajmy. To nie jest żadna torebka. Nie będzie żadnych torebek. Dobra. Jak już ta reklamowa z Lidla. To... Dzięki. Albo z Ikei, o. Idę zobaczyć co króliczki robią, a przy okazji wam pokażę. George. To już jest tu turysta. Bo on słyszy nasze głosy tam gdzieś i on mówi, o nie, on tu nie będzie siedział. A patrzcie, co wam pokażę, co się pojawiło na ścianie u Michasi. Tak. Może czekajcie, tutaj już są, pięć królików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdzie Rubcio? Aha, oczywiście zajada. I tak się prezentuje ten plakat. On jest piękny, ale... No jedna ale uwaga. To jest plakat. To znaczy, to jest druk na płótnie, ale no, w kamerze tego nawet nie widać, tak? Że tutaj są takie jakieś niedociągnięcia, bo nie jest to tak ładnie naciągnięte. Powodem jest to, że to jest rama, no, że to jest rama CK, nie? Ona w ogóle jest po przejściach. Ona na dodatek Marzence, wiecie, w sklepie oglądała 20 razy. Tak, wypadła mi po prostu z bagażnika. Popatrzcie, pierwsze tutaj jest pęknięta. A tu zdrahana. I cała zdrahana. No to już bym przebolała, ale to jest moja wina ewidentnie, bo po prostu, no moja nieuwaga. Otworzyłam bagażnik i ona się wysunęła i po
prostu... To jest turysta, turysta chodzi. Ale to... ładny, tak mi się podoba ten króliczek. Jedyny mankamentem tej rany jest to, że ona jest taka leciwa, powiem wam. I tu nie idzie naciągnąć tego płótna, trzeba było to nakleić, teraz wygląda zarąbiście chyba. No tak, ładnie. Na tle tego, a w ogóle słuchajcie, to wisi na druciku wciśniętym w miejsce, no, gdzie będzie kiedyś... No, a jak w nocy spadnie, Marek. Nie spadnie. No jesteś poważny, taką fuszerkę. Ale patrz, turysta, normalnie turysta jak tylko, żeby on mi kwiatka nie zeżarł, bo... Nie, dzisiaj jeszcze myślę nie. Ale ja nie wiem, czy Monstera to nie jest dobry kwiatek tak do podżerania. Ale myślę, że on taki głupi nie jest, wiesz? Róbcio. No. A ty? On się najbezpieczniej tutaj czuje, tak? No możesz sobie wyjść. Kocyk jest, wszystko jest. No dobra. Zobaczymy, jak pierwsza nocka króliczków, tak? No, są na razie połączone. Są połączone. Marek wszystko przygotował, i tak jak widzieliście. No i... I słuchajcie, wpadajcie do Michasi na kanał, kiedy? We wtorek? Tam będzie ta choinka grała główną rolę. Znaczy jedną. Kolejna choinka? Ile tu będzie tych choinek? Nie wiem. Dobra, idę się kąpać. Dobrze zrobić. A potem będzie kalendarz. Pa! Marzena robi kawę? Czas na kawę, tu mamy taki ekspres zastępczy, ale kawa daje z niego... Radę. Tak, dobrze smakuje, bez kawy nie ma dnia. A dzisiaj czas na mnie, Marek. Dzisiaj jest 4 grudnia, u nas wielkie święto na Śląsku, Barbórka tak zwana. Wszystkie Barbary obchodzą swoje święto imieniny, ale najważniejsze to jest święto, dzień no to chodź dla górników. To na razie dyskusja się toczy, ja wam pokażę gdzie dekoracja, która tu się pojawiła. Była u Michasi na nagraniu, mieliśmy gościa, kto był gościem? A to się dowiecie na moim filmiku we wtorek. Kawa się robi, a ja jeszcze słuchajcie otworzę mój kalendarz i dzisiaj numer 5. Pokaż piątka. Piątka? Piątka. Nie, czwórka! Piątka, a nie! No czwórka cię, Barbórka! Aha. Ej! Nie ma! Jest, dobra. Aż dwie, no to dzielisz się. Ja też dzisiaj miałam w swoim kalendarzu, w sensie, bo już, znaczy tam... Otworzyłam już. Tak? Dobra, to teraz otwieramy mój. To jest skarpeta wielka. No jasne. Też to jest Mikołaj. Coś zaczyna na tej choince przybywać ozdób. Ale i też trzeba otworzyć 6 okienko, bo nas to nie będzie w poniedziałek chyba. Właśnie. Dobra, to przemyślimy. Lecimy. To. A bo ale... ja jutro otwieram. A czwóreczka, no to co? O, chodź, ja wysu... Ale nie, nie wysunę, bo mi wszystko się rozwali. Nie, no Michał się ci pomoże. Dobra, to musimy to to będzie śmiesznie przynajmniej. No. Także tu się bierzemy dzieje. Dwójkę. Ale co jest w czwórce? Wiecie, że ja sam nie wiem? Nie. Jak to nie wiesz? No nie wiem, po prostu a nie wiem. A kto ma wiedzieć? No kawa ci chyba zrobiła tam w tle. Ciężkie? Ciężkie? Tak? Tak, ciężkie? No może jakiś garnek nowy? Ale patrzcie, ubywa, ubywa, nie? Dobra, otwieram od razu. Czwóreczka. Zobaczymy, co tu za niespodzianka się nie pamiętam. Kryje. Nie pamiętasz? Uwaga, widzowie, zaglądamy. Jest prezent! Jaki wielki! Jaki ciężki! Co tutaj jest? Ale patrzcie, aż Marzenka głos zmieniła. Nie, naprawdę. Tonację. To nie to? Ale musisz zgadać to za tam. Ale to jest takie ciężkie jakieś. Co to? To nie jest perfum. No musisz zgadnąć, bo nie będzie. To będzie jakiś zestaw kosmetyków. Chyba nie wiem. Nie no, co to jest? Dobra, to poczekaj chwilę. Michasia, co obstawia? Ja sobie że jakieś... Kosmetyki bardziej. Kosmetyki, Marzena? No ja też obstawiam kosmetyki, bo... Dobra, otwieramy. Nie, perfum, perfum. No to kosmetyki suma summarum. Nie, ja mówię kosmetyki, ale na zasadzie jakiejś pielęgnacji, bo to jest tak... Mi się ciężkie. Świeca? Wow, ale ładna świeca. Ale pachnie. Tak? Pokaż, bo ja wierzę, że ja kupowałem w ciemno. Tak? No. Pokaż. Jo Malone, czyli to jest ten. Granat. Matko. Tak, ładnie? Ładnie pachnie, świątecznie. Bardzo ładny właśnie taki zapach. Delikatny, no, mi się podoba. No to co? Pierwsza świeca nasza tutaj. Ale słuchajcie, kupiłem to bez, że tak powiem... Bez wąchania, bez no wiadomo. Obwąchiwania. Ale nie, Marek. I teraz się już nie wymigasz, bo Marek nie lubi ogólnie. Ja lubię, ale nie lubię takich mocnych. Także słuchajcie, dzisiaj zapalam świecę. Jak kupuje się... Myśmy na przykład w Jagdyka kandel kupowali, nie? Słuchajcie, niektóre taki aromat miały, one tak intensywne były, a najbardziej te świąteczne, wow, że kiepsko. Ładne pudełeczko było, ale na... no, no nie ma. No to tu dzisiaj jest, wieczorkiem sobie zapalimy. Pudełko sobie możesz zachować.
Tak. Na przykład, żeby skarbówkę. Żeby coś dla ciebie schować. Nie no, ale piękne. No, ta czwóreczka mnie zaskoczyła. A słuchajcie, że dzisiaj mówiłem, że tu brakuje świecy. No. Chociaż ta jest trochę za mała. No chyba tak, zniknie. Aczkolwiek dosyć ona jest szeroka. Ładnie będzie wyglądała. No. No ładnie nawet. No to co? Już mamy dekorację. Ale nie mamy zapałek. No to jedziemy po zapałki, a my będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy za oglądanie już kolejnego vlogmaska. Zostawcie koniecznie łapki w górę i widzimy się w kolejnym. My tu musimy uporządkować. Michasia, chodź mi pomóż. Pa! Pa!